Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem angielskie piwo z browaru Freedom. Jest to Session IPA, 3,8% alkoholu. W składnikach woda źródlana, słód jęczmienny, słód żytni, chmiele i drożdże. A jakie to chmiele, powiecie? Ano Pacific Jade i Citra. Uwolnijcie swoje zmysły z odświeżającym przebłyskiem wolności. Łatwo pijalne sesyjne IPA, lekkie i odświeżające, z subtelną goryczką i aromatami grejpfruta i cytrusów. Grejpfrut też jest cytrusem. Nieważne. Przejdźmy do piwa. Zobaczycie na nalewaniu, że rzeczywiście piana się tworzy i to nawet duża. Z tym, że średnio i wielkopęcherzykowa i zapada się dosyć szybko. Tutaj troszkę jakichś takich suchych pian zostało na szkle, ale to tyle. Piwo jest słomkowe w barwie, klarowne, także żadnej zamieci w środku nie ma. Aromat rzeczywiście jest cytrusowy, przyjemny, z może leciutką tylko słodowością. I tyle. Zesty, cytrusy, bardziej takie jasne owoce, czyli cytryny, limonki, czy grejpfrut? Bym nie powiedział. Jest nawet bardzo fajnie. Dobrze, przejdźmy do smaku. Jest to lekkie piwo. Z lekką słodowością. Fajna taka konsystencja jest. Rzeczywiście czuć to, że to jest piwo. Sporo chyba daje tutaj żyto. Nie ma żadnej wodnistości, nic takiego. Jest przyjemnie. Do tego przychodzi dosyć szybko w miarę wysoka goryczka. No nie jest tu, jak napisali, że lekka goryczka. Nie, ona jest porządna. Może dlatego, że nie ma tej kątce słodowej, ale jest nawet wysoka i długa. Jest to takie białe albido grejpfrutowe. Może stąd ten grejpfrutowy smak. Jeśli chodzi o smak, to nie ma go zbyt dużo. To są cytrusy. Cytryna, limonka, tak jak powiedziałem, może trochę zestu grejpfrutowego i tyle. Podbite tą słodowością. Bardzo fajne, odświeżające, fajnie się pije. No i przede wszystkim sesyjne. Przy 3,8% no to można już sobie posiedzieć, pooglądać filmy, pogadać i nie zmęczyć się. Także wydaje mi się, że piwo jest spoko. No dla tych, którzy rzeczywiście mają problemy z goryczką, nie odpowiada im, no to jest dosyć goryczkowe i jak na takie lekkie piwo. Ale mnie się podoba. No i mam nadzieję, że Wam się spodobała ta recenzja. Tak jak podoba mi się to piwo oczywiście. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Nie pamiętajcie przesłać link do tego wideo swoim znajomym. Wasze zdrowie, cześć.